Szanowni Państwo, ogromny wpływ na kształt budżetu i na jego podstawowe wielkości mają uwarunkowania makroekonomiczne. Przygotowując uchwałę określającą politykę finansową Grudziądza w przyszłym roku, przyjąłem szereg kryteriów. Dochody określiliśmy w sposób realistyczny. Kierując się zasadą oszczędności, założyliśmy uzyskanie optymalnych efektów z danych nakładów. Równie istotne jest zapewnienie wkładu własnego dla projektów współfinansowanych, między innymi ze środków unijnych oraz utrzymanie wskaźników operacyjnych i inwestycyjnych na bezpiecznym poziomie. Budżet jest rocznym planem finansowym i upoważnieniem do podejmowania określonych działań. Równolegle jest zobowiązaniem, które podejmuję wobec mieszkańców Grudziądza. Uchwała mimo jej formalnego charakteru pełni też funkcję planu zarządczego, w którym wskazano określone kwoty dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów przeznaczonych na wykonanie zadań własnych, zleconych i powierzonych. Budżet miasta na rok 2014 wygląda następująco. Dochody ogółem 525 057 080 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 395 696 359 zł i dochody majątkowe 129 360 721 zł. Wydatki ogółem natomiast wynoszą 523 507 080 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 378 342 635 000 zł, rozchody 66 085 000 zł. Sytuacja ekonomiczna samorządu w szerszej perspektywie stan gospodarki kraju wymaga, by bardzo ostrożnie prognozować dochody miasta. Racjonalnie przyjęliśmy ich wysokość. Wpływy z podatku od osób fizycznych są jednym z najważniejszych źródeł dochodów miasta. Wielkości proponowane przez resort finansów wynikają z projektu ustawy budżetowej i należy je traktować jako szacunkowe. Udział gminy w PIT w 2014 roku określono na poziomie 71,6 miliona złotych. Natomiast w podatku CIT 3,6 miliona złotych. Podatki stanowią ciężar publiczno-prawny, który wszyscy ponosimy. Już kilka lat temu podjąłem decyzję, którą konsekwentnie realizujemy, by podwyżki stawek następowały systematycznie, uwzględniając jedynie wskaźnik inflacji. Co ma odzwierciedlenie również w tej uchwale? W przyszłym roku wysokość podatku od nieruchomości wzrośnie o 0,9%. W projekcie budżetu zaplanowaliśmy z tego tytułu kwotę 44,7 miliona złotych. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, a także tak zwanej karty podatkowej i opłaty komunikacyjnej ustaliliśmy na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013. W 2014 roku nie zmienią się stawki opłaty targowej, co jest konsekwencją przyjętej polityki wspierania drobnej przedsiębiorczości. Podstawowym dochodem z majątku są wpływy pochodzące ze sprzedaży majątku komunalnego. Niestety jest to wyjątkowo niestabilne źródło wpływów, bowiem rynek nieruchomości błyskawicznie reaguje na złą koniunkturę. Zapewniam Państwa, że czynimy starania, by dotrzeć z naszą ofertą do jak największej liczby potencjalnych inwestorów. Dochody z tego tytułu, jak do tej pory, służyć będą do finansowania zadań inwestycyjnych, które nie uzyskają zewnętrznego wsparcia. Przyjęliśmy wpływy na poziomie wykonania w roku 2013, czyli w wysokości około 6 milionów złotych. Odrębną kategorią stanowią opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Całość pozyskanych środków zostanie przeznaczona na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, w
Planując wydatki na 2014 rok, kierowaliśmy się nade wszystko celowością oraz hierarchią ich ponoszenia. Nie zapomnieliśmy również o konieczności zabezpieczenia realizacji wszystkich zadań, które nakładają na samorządy obowiązujące przepisy prawa. Przedstawiony Państwu projekt budżetu jest kontynuacją realizowanej polityki dbałości o stałe podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz dalszego rozwoju naszego miasta. Wydatki ogółem zaplanowane w wysokości 523,5 miliona, z tego bieżące 378,3 miliona złotych. Z kolei wydatki majątkowe mają osiągnąć wartość 145 milionów złotych, co jest znacznie więcej, bo 171% przewidywanych wydatków na 2013 rok. Dwiema podstawowymi sferami aktywności miasta jest edukacja i oświata oraz polityka społeczna. W projekcie budżetu na 2014 rok zadania z zakresu pomocy społecznej stanowią drugą pozycję na liście wydatków. 123,4 miliona to jest 32,6% budżetu. Zaraz po oświacie i edukacji, gdzie widnieje kwota 162,6 miliona złotych, co jest 43% wydatków budżetowych. Analizując ich strukturę finansowania, należy zwrócić uwagę, że na realizację zadań z zakresu oświaty i edukacji otrzymujemy subwencję w wysokości około 74% wszystkich ponoszonych kosztów. Pozostałe około 26% to są środki budżetu miasta. W przypadku polityki społecznej kształtują się następująco. 50% subwencji w części równoważącej i dotacje celowe oraz około 50% dochody własne miasta. Struktura tych wydatków w dużej mierze zależna jest od polityki prowadzonej przez państwo. Na przykład standardy pomocy społecznej, zasady finansowania oświaty lub poprzez regulacje prawne, co powoduje, że prowadzenie niezależnej polityki miasta jest ograniczone. Po stronie wydatków zapisano również środki niezbędne do realizowania zadań z zakresu gospodarki i infrastruktury komunalnej, 57,6 miliona złotych, oraz niezbędne do obsługi długu publicznego, w tym poręczeń, około 10 milionów złotych. Z budżetu miasta mniej więcej co trzecia złotówka zostanie przeznaczona na inwestycje. Na liście zadań znajduje się około 60 przedsięwzięć o wartości 145 milionów złotych. Największe z nich to budowa ostatniego etapu trasy średnicowej, modernizacja sieci tramwajowej, renowacja parku miejskiego, modernizacja ośrodka wypoczynkowego nad Jeziorem Ludnickim, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, odbudowa wieży Klinek na Górze Zamkowej, budowa wyśnianej trasy rowerowej oraz dodatkowych pasów ruchu na ulicy Warszawskiej i budowa ulicy Konstytucji 3 Maja. Ponadto ujęto mniejsze przedsięwzięcia takie jak modernizacja byłego budynku Stomilu na siedzibę MOPR-u i Zarządu Dróg Miejskich, rozbudowa miejskiego systemu monitoringu, instalacja systemu klimatyzacji w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakup łodzi ratunkowej wielozadaniowej na potrzeby Państwowej Straży Pożarnej, czy zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas 4-6. Jest również wyposażenie laboratoryjne dla pracowni dla uruchomienia zawodu technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w Zespole Szkół Technicznych i zakup busa do przewozu niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Ponadto z budżetu miasta zostaną przekazane środki w wysokości 7,6 miliona złotych na spłatę zakupu sprzętu medycznego w ramach tak zwanego pierwszego wyposażenia dla Regionalnego Szpitala Specjalistycznego. Rok 2014 będzie przede wszystkim czasem rozliczeń związanych z zakończeniem perspektywy unijnej i przygotowań do uruchomienia kolejnych środków wspólnotowych. To także doskonały moment na opracowanie projektów kolejnych inwestycji, tak by w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania ograniczyć do minimum czas niezbędny na przygotowanie inwestycji. To stało się przesłanką do ujęcia na liście zadań inwestycyjnych między innymi wykonania kompleksowej dokumentacji na przebudowę ulicy Rapackiego,
od ulicy Królewskiej do ulicy Dworcowej, modernizacji placu parkingowego w Mniszku, wykonania projektu przebudowy ulicy Sobieskiego, opracowania dokumentacji rozbudowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Lasu Ludwickiego, budowy drogi od ulicy Baryńskiego do ulicy Rabackiego, czyli przez tereny Stobilu dawnego, oraz przygotowania koncepcji rozwoju infrastruktury rowerowej i przebudowy mostu w ciągu Alei Biskupa Cyprian. Szanowni Państwo, miasto konsekwentnie będzie prowadziło politykę dofinansowania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu, edukacji, które przyczyniają się do wyzwolenia aktywności mieszkańców. Pieniądze na ten cel trafiać będą zarówno do instytucji kultury, teatru, muzeum i biblioteki, ale również do organizacji oraz stowarzyszeń poprzez konkursy i dotacje celowe. Do zbilansowania budżetu i zrealizowania zamierzeń inwestycyjnych niezbędne będzie zasilenie budżetu kredytem w wysokości 60,8 miliona złotych. W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę na utrzymanie wszystkich wskaźników wynikających zarówno ze starej, jak i nowej ustawy o finansach publicznych. W dochodach bieżących znalazły zabezpieczenie wszystkie wydatki bieżące. Zgodnie z nowymi wskaźnikami poziom zadłużenia miasta utrzymujemy na bezpiecznym poziomie, który wynosi 3,88% przy maksymalnie dopuszczalnym 7%. Szanowni Państwo Radni, pragnę zaapelować do Państwa o przyjęcie najważniejszych dokumentów finansowych miasta, uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej w zaproponowanej formie. Pragnę podkreślić, że stan finansów miasta jest w dobrej kondycji. Przygotowany projekt uchwały budżetowej pozwoli na wypełnienie wszystkich nałożonych na gminę zadań i równolegle umożliwi prowadzenie systematycznych inwestycji niezbędnych dla rozwoju Grudziądza.